Cześć, ja jestem Lalu i witam Cię na moim kanale. Dziś zaprezentuję grę Fallout, część pierwszą z 1997 roku, kiedy to ekipa Briana Fargo z Black Isle Studios postanowili stworzyć grę w postapokaliptycznej Ameryce, która w wyniku konfliktu o surowce kopalne z Chinami doszło do nuklearnego Armagedonu, zmieniając cały świat w ciągu kilku chwil w inny niż ten, który znali dotychczas. Seria gier Fallout osadzona jest w czasach przełomu XXI i XXII wieku, kiedy to w 2077 roku ludzie z powodu wojny schowali się do podziemnych schronów, nazywanych kryptami. Ich celem było przeżycie wielu lat do momentu bezpiecznego wyjścia na powierzchnię, jednak przez wszędobylskie promieniowanie i zdarzenia losowe takie czasy nie nadeszły. W pierwszej odsłonie cyklu jesteśmy zmuszeni do opuszczenia krypty, ponieważ urządzenie do uzdatniania wody uległo awarii. I warunkiem przetrwania mieszkańców krypty jest wyprawa jednego ze śmiałków na zewnątrz i odnalezienie hydroprocesora. Naszą postać możemy stworzyć na podstawie gotowych już postaci lub stworzenia od podstaw własnej. To, co zwraca uwagę, jest szeroki wachlarz umiejętności, które są ważnym elementem, ponieważ specjalizacja w jakiejś dziedzinie może okazać się kluczem do sukcesu podczas przechodzenia gry. Jak widzicie, umiejętności te są bardzo rozdrobnione. Na przykład umiejętności do posługiwania bronią są aż 4. Do leczenia na przykład mamy 3 opcje i te inne pozostałe również są podzielone na szczegółowe zdolności. Wysoka wartość tych umiejętności pozwala zaoszczędzić zasoby oraz zwiększa szansę na powodzenie przy korzystaniu z umiejętności lub rzeczy, której ona dotyczy. Na przykład celniejsze strzelanie z broni lub przywrócona większa ilość punktów życia za skorzystanie ze steampacka. To, co wyróżnia części pierwsze Fallouta od pozostałych, to turowy system walki, w którym główną rolę odgrywają punkty akcji, które są jakby walutą za skorzystanie z broni lub przemieszczanie się. Każda czynność pochłania te punkty, np. za otwarcie ekwipunku w trakcie walki wykorzystamy 3 punkty z 10 lub mniej, w zależności od ilości punktów statystyk, które są mnożnikami naszych umiejętności. Dodatkowo, co jest wspólną cechą wszystkich gier z serii Fallout, jest system VATS, który polega na celowaniu w konkretne miejsca, które może spowodować okaleczenia przeciwnikowi lub zadać obrażenia krytyczne. Wracając do świata gry, to każda z lokacji posiada jakieś unikalne cechy oraz prawa, którymi się rządzi. Najbardziej charakterystyczni są członkowie Bractwa Stali, którzy posiadają dostęp do najnowszych technologii i funkcjonują jako organizacja zajmująca się odzyskiwaniem technologii z przeszłości. Nie trudno ich odnaleźć, jednak dołączenie do nich może zająć sporo czasu. Są też inne organizacje, jak na przykład karawaniarze, dla których możemy pracować, czy sekty gromadzące wokół siebie wiernych, którzy są w sumie wykorzystywani. Zwiedzając miasta i rozmawiając z ludnością, możemy dowiedzieć się wielu ciekawostek o świecie, zajmując się misjami pobocznymi i odkrywać zamiary naszych rozmówców, co jest wyjątkowe, bo nie każdy w grze od razu nas zabije, tylko najpierw z nami porozmawia, chyba że uda się wybrnąć z sytuacji przy użyciu retoryki. Gra oferuje tryb dla pojedynczego gracza, jednak dodano możliwość dodania kompana, którzy są umieszczeni w grze. Zwrócić uwagę trzeba na brak poprawności politycznej, co sprawia, że możemy wczuć się w klimat świata, w którym panuje bezprawie. Formy wypowiedzi, opisy zdarzeń w lewym rogu gry są czasem soczyście opisane, co wpływa na wyobraźnię. Ostatnią rzeczą, którą chcę wspomnieć o grze, to jest, że w Fallout 1 mamy ograniczony czas na ukończenie gry, który na szczęście możemy przedłużyć o 100 dni, jednak wbrew pozorom nie jest to aż tak wiele, jakby mogło się wydawać. I dziś, aby zagrać w polską wersję gry, trzeba szukać spolszczenia lub płyt chociażby z pomarańczowej kolekcji do kupienia. Podsumowując tę część, jak wspomniałem w poście, pochłonęła mnie i miałem ochotę znów przeżywać całość gry od początku do końca. Świat, w którym musimy się ostrożnie poruszać, zachęca do eksperymentowania i szukania łatwych miejsc do zdobywania doświadczenia. Kluczowym odkryciem dla mnie był sposób na zarobienie nieograniczonej ilości pieniędzy w sposób przedstawiony na zdjęciu. Dzięki niemu na samym początku gry bez straty czasu mogłem solidnie ubrać i uzbroić postać, co przełożyło się na łatwą eksplorację tego niebezpiecznego świata. Jednak nawet tak duża ilość wygenerowanych pieniędzy nie sprawiła, że byłem cały czas przy kasie, ponieważ ekonomia w grze jest mieszana i u jednego handlarza poradnik do pierwszej pomocy kosztuje od 100 do 200 kapsli, a u drugiego nawet 1500 kapsli, to również sprzyja pozytywnej opinii na dobrze zaprojektowany świat. To tyle ode mnie. Napiszcie komentarz, jakie są Wasze wspomnienia z tej części Fallouta. Ja tymczasem żegnam się z Wami i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!